Pryzmat Radio w internecie. W poniedziałek na antenie Radia Pryzmat. 19. Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Słuchacie Radia Pryzmat przy Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży. To jest audycja Poza rządem. Mówi do Was Agnieszka Tobiasiewicz. Dzisiaj naszym bohaterem jest Krakowska Zupa i Stowarzyszenie Ambasada Krakowian. W studiu jak zawsze oprócz mnie jest gość, czyli... Adam Bartyka, cześć. Ja z gościem zapraszamy Was do zjedzenia zupy. Czym zupa krakowska jest? A Krakowska Zupa to jest taki cykl spotkań, które mają na celu wspieranie małych, pozytywnych miejskich inicjatyw. A to wzięło się z USA, z Detroit. A jakieś 8 lat temu się zaczęło, w momencie, kiedy to miasto było naprawdę na skraju upadku, a grupa aktywnych obywateli zdecydowała się znaleźć sposób na to, jak można zacząć to miasto naprawiać od środka, jak można dać mieszkańcom możliwość wzięcia sprawy w swoje ręce. No i tak się narodziła idea krakowskiej zupy. Czyli nie wierzyli w moc urzędników i ustaw? Tak, to jest trochę taki, taka właśnie reprezentacja trendu oddolnego. Tam te sposoby instytucjonalne zawiodły. Więc stwierdzono, że te takie bardziej oddolne sposoby działania mogą się okazać lepsze, ponieważ naprawdę zachęcą ludzi do działania własnoręcznie. W tym momencie nikt nie będzie mógł zrzucić odpowiedzialności na kogoś innego, tylko każdy po prostu weźmie ją za siebie i za swoje miasto. Aż dziw, że taki pomysł ruszył, bo jak mówisz o odpowiedzialności, to jednak na co dzień często od niej uciekamy. Tak, to prawda. No i właśnie krakowska zupa jest takim fajnym sposobem na to, żeby znowu się tej odpowiedzialności za siebie i za innych nauczyć. Mnie po głowie oczywiście chodzi pytanie, dlaczego zupa? Czy wiecie skąd ta nazwa? Bo jak rozumiem, ta nazwa zupa krakowska jest zapożyczona? Tak, jest to kalka językowa od nazwy Detroit Soup, czyli zupa z Detroit. Tak się nazywało oryginalne wydarzenie. Nie wiemy dokładnie dlaczego, ale podejrzewamy, że dlatego, że owszem, zupa ma w tym swój udział. Początkowo to nie była co prawda zupa, to był po prostu posiłek składkowy. To znaczy ludzie przynosili to, co mieli i przy okazji całego tego głosowania, wybierania, zbierania kasy po prostu sobie coś jedli. Chodziło o to, żeby stworzyć taką atmosferę dzielenia się. To o jedzeniu to jeszcze pewnie parę słów powiemy, to może przedstaw nam, jaki jest plan tego wydarzenia. Już troszeczkę zdradziłeś, więc może słuchaczom zobrazujmy, jak się wybiorą na zupę krakowską, to co się wydarzy. A tak, krakowska zupa jest w wielu aspektach podobna do internetowego finansowania społecznościowego, czyli crowdfundingu. A tyle, że odbywa się w jednym momencie, w jednym miejscu. Wszyscy, którzy się zjawiają na krakowskiej zupie, są proszeni o to, żeby przy wejściu wpłacić składkę. Sugerowana suma to 15 zł. Na szczęście nasi goście zwykle są hojni i dostajemy większe sumy. Czyli wzwyż nie ma ograniczeń. Wzwyż nie ma ograniczeń. A w dół też właściwie nie ma. Oczywiście każdy, kto chce, wejdzie, nawet jeśli okaże się, że portfel został w domu. Kiedy zbieranie jest zakończone, przed wszystkimi zebranymi 4 osoby prezentują swoje pomysły na jakąś fajną zmianę w Krakowie. To są 4 osoby, które wcześniej się do nas zgłosiły. Są 4 osoby, które wybraliśmy spośród wielu innych projektów zgłoszonych do nas w ciągu ostatnich miesięcy. I po prezentacjach i po zjedzeniu zupy, którą zaraz potem każdy dostaje, odbywa się głosowanie i w tym głosowaniu wybierany jest projekt, który dostanie wszystkie pieniądze zabrane przy wejściu. Powiedziałeś osoby, więc moje pytanie jest takie, czy to mogą być organizacje, czy instytucje, czy konkretnie to musi być indywidualna inicjatywa? Mogą. To może być każdy. Jedynym warunkiem jest to, żeby inicjatywa była społecznie pożyteczna. To znaczy nawet jeśli jest to startup, biznes, pomysł na jakiś profit, może tak być, ale chodzi o to, żeby mieszkańcy Krakowa jakoś na tym skorzystali. Czyli regulamin nie jest jakiś bardzo ograniczający. Nie, natomiast później już wybieranie projektów spośród zgłoszonych odbywa się na zasadzie wielu różnych czynników, które wciąż są płynne. Chodzi głównie o to, żeby to były
inicjatywy małe, to znaczy takie, dla których te kilka stówek, które zbierzemy, będzie albo znaczącym wkładem, albo pokryje całkowicie koszty. I tyle. W sumie tyle. Czyli żebyście realnie, no w sensie w zasadzie wszyscy, którzy wtedy się pojawią, realnie wpłynęli na możliwość zrealizowania tego pomysłu, projektu. Tak, tak właśnie o to chodzi. A oczywiście są też inne zyski, które odnosi każdy, kto się na krakowskiej zupie zjawi. Mianowicie, nawet jeśli dany projekt nie wygra i nie zdobędzie pieniędzy, to i tak możliwość zaprezentowania się przed takim choćby małym gremium jest zawsze jakąś możliwością promocji. To są często rzeczy, o których które właściwie nie miałyby szansy na promocję, gdyby nie krakowska zupa. Są to naprawdę czasem bardzo małe inicjatywy. Tak więc wychodzimy z założenia, że każdy korzysta, nawet jeśli nie wygra pieniędzy. Pomyślałam, że jeśli macie te projekty, jest to regularne, to można troszkę też podejrzeć, co w głowach mieszkańców Krakowa piszczy. W tym sensie, co ich uwiera, na co zwracają uwagę, z czym chcą zadziałać. Czy ta intuicja moja jest dobra, czy kompletnie te projekty są na przykład bardziej artystyczne? Nie. Z projektów artystycznych najbliższy temu był projekt warsztatów animacji. To jest oczywiście rzecz z pogranicza sztuki. Tam jeszcze był festiwal filmowy, który się do nas zgłosił i wziął udział w drugiej edycji. Zastanawiałam się, jak to jest z tą realizacją, w sensie wykonywaniem tych inicjatyw. Kiedy jest jakieś społeczne finansowanie, zawsze się nad tym zastanawiam, czy ktoś sprawdza potem, co się z tymi pieniędzmi stało. No bo czasami jest to dość mocno płynne, w dużej mierze mam wrażenie, że to sprawdzenie ciąży trochę na nas samych, tych, którzy przekazali te pieniądze, że zakładają organizatorzy, że się zainteresujemy, czy ten projekt został zrealizowany. No, chodzi mi to o to, czy macie jakiś system, czy w ogóle czuwacie nad tym, czy te projekty, które wygrały, które dostały pieniądze, zostały zrealizowane. A tak, w tej kwestii krakowska zupa jest dość właśnie wyjątkowa na tle innych metod finansowania. Tak jak słusznie zauważyłaś, jeśli chodzi o sprawdzenie tego, jak te pieniądze zostają wydane, to leży głównie w gestii uczestników. To znaczy, każdy, kto zdobędzie pieniądze na krakowskiej zupie, jest przez nas zapraszany na kolejną edycję, żeby opowiedzieć o swoim sukcesie. To się już raz stało, bo edycji były do tej pory dwie. I oprócz tego właściwie nie ma żadnej formy kontroli. To znaczy, chcemy, żeby krakowska zupa była jak najbardziej bezpośrednia, żeby była jak najmniej obarczona formalnościami, żeby zgłoszenie się do niej, a następnie uzyskanie coś za jej sprawą było jak najprostsze i jak najmniej zawikłane w różne formalności. Myślę, że to jest też świetna sprawa, że właśnie, bo czasami jak się popatrzy w regulaminy, ile później trzeba statystyk, tabelek złożyć, to się ludzie zniechęcają, szczególnie przy takich małych inicjatywach, takich, jak to określiłeś, pozytywnych, tak, że wpadł mi świetny pomysł, zobaczmy, czy w ogóle on jest w stanie się przebić i załóżmy, że zupa się zakochała w tym pomyśle i lecimy. Właśnie niewiele jest takich miejsc, gdzie można w taki sposób popracować. Zazwyczaj trzeba jednak napisać jakieś tam formularze, wypełniać i tak dalej. I podejrzewam, że z takich pozytywnych pomysłów niewiele zostaje, w tym sensie, że po prostu przestaje się komuś chcieć to realizować, tak? Bo może wykonanie trwa dwa wieczory, a przygotowywanie biurokracji i później rozliczeń trwa miesiąc, więc to przestaje się kalkulować, jak to się brutalnie mówi. I myślę, że to jest bardzo fajne. Bardzo fajne, że zapraszacie i można znowu z tym człowiekiem porozmawiać, bo z mojej perspektywy zupa jest wyjątkowa pod tym względem, że jednak jest spotkanie z człowiekiem. I ten człowiek nas przekonuje tak naprawdę do swojej koncepcji. Bo jeśli mamy wszelkie zbiórki w internecie, bo to też już powiedziałeś, więc nie musiałam cię pytać, ale od razu o tym pomyślałam, że to jest dość podobne, to jednak mamy tylko filmiki, czytamy to, co się dzieje w internecie, ale nie poznajemy Kowalskiego, który chce od nas pieniądze, tylko ufamy, że to, co opisał, spodobały nam się, nie wiem, czcionki, cokolwiek, tak? Natomiast tutaj możemy z tą osobą konkretnie posłuchać jej, ale jest też moje pytanie przy okazji, czy można ją
spytać o różne rzeczy. Czy jest taki moment, kiedy po tej prezentacji jest jakaś forma zadawania pytań czy dyskusji? Tak, jak najbardziej. Po każdej z czterech prezentacji jest chwila na zadawanie pytań. Natomiast później, między prezentacjami a głosowaniem, jest jeszcze sporo czasu, to jest właśnie moment, w którym jemy zupę. No i ta zupa jest taką okazją do tego, żeby właśnie spotkać się i jakoś porozmawiać, wymienić się uwagami na temat tych projektów, nie tylko pomiędzy tymi, którzy słuchali, ale również pomiędzy słuchającymi a autorami projektów. I to jest jak najbardziej moment, kiedy można się dowiedzieć wszystkiego, zapytać o wszystko, co nam chodzi po głowie, ponieważ ci autorzy również jedzą, również kręcą się po pokoju, są jak najbardziej dostępni. I właśnie na zasadzie takiej alternatywy wobec różnych innych istniejących możliwości działa Krakowska Zupa. Tak jak mówiłaś, a to, że nie jest ona obwarowana różnymi regułami kontroli tego, jak są wydawane pieniądze, sprawia, że no właśnie, projekt, który jest na tyle mały, że tak właściwie nie opłaca się cały ten zachód, gdyby chcieć go na przykład zgłaszać do budżetu obywatelskiego, tutaj ma to rację bytu, prawda? No i tak samo z tym spotkaniem. Internetowy crowdfunding opiera się na tym, co zobaczymy w opisie, na nagraniu, a jednak tutaj to jest spotkanie bezpośrednie, też dlatego nie ujawniamy projektów wcześniej, nie ujawniamy wcześniej przed wydarzeniem, kto został wybrany, ani kto się zgłosił. Też nie pozwalamy na stosowanie żadnych multimedialnych narzędzi przy prezentacji. To znaczy prezentacja ma się odbywać... Czyli człowiek stoi i mówi. Człowiek stoi i mówi. Można mieć niecyfrowe, niemultimedialne pomoce typu plakat, ilustracja, tablica i pisak, jak najbardziej. Chodzi o to, żeby każdy miał równe szanse. To znaczy mogą tam się pojawić osoby, które nie są obeznane z nowymi technologiami, albo ze względu na wiek, albo ze względu na jakąkolwiek inną kwestię. Chodzi o to, żeby każdy z nich miał równe szanse podczas prezentacji oraz żeby nikt też nie mógł się wybić przez to, że na przykład potrafi się promować w internecie przed wydarzeniem. Chodzi o to, żeby wszystko się odbyło naraz w ciągu tych 3 godzin. Poznajemy projekty, głosujemy, to się ma odbyć bezpośrednio, osobiście i również tak emocjonalnie, ponieważ jedno z założeń brzmi tak, że ludzie potrafią wyczuć, czy ktoś jest zaangażowany w swój pomysł, czy mówi prawdę, a szczególnie kiedy właśnie widzą go bezpośrednio, stoją tuż koło niego, nie ma żadnej prezentacji, wszystko jest takie bardziej emocjonalne, osobiste i to też jest fajny sposób dla uczestników, którzy słuchają, żeby ocenić, czy ten projekt ma po pierwsze szansę powodzenia, a po drugie, czy ta osoba nie chce nas oszukać. Skoro nie sprawdzamy tego, to dajemy ludziom taką na przykład możliwość, że mogą po prostu po osobie poznać, czy jest to ktoś wart zaufania. Jak tak mówisz o tym, to mi przychodzi na myśl Agora, że to jest taki powrót do Agory trochę. Trochę tak, rzeczywiście, tak. Myślę, że też ten wątek emocjonalny jest ważny, tak jak mówisz. Ja czasami na przykład nie jestem w stanie wytłumaczyć, czemu komuś ufam, po prostu daje mi takie wrażenie i mogłabym mu wszelkie pieniądze oddać. Więc myślę, że to jest ten element, którego się nie da inaczej zrobić niż po prostu przez osobiste spotkanie, jakoś tam face to face. Jednak ile wtedy osób mniej więcej na zupie się pojawia? Około 50 za każdym razem do tej pory było. Wydaje mi się, że to jest taka grupa, że jednak jesteśmy w stanie złapać kontakt ze wszystkimi w jakimś tam stopniu. Tak, szczególnie, że pomieszczenie było bardzo małe. To były pokoje ambasady Krakowian do tej pory, także było tłoczno. Przy tej edycji, przy trzeciej edycji to będzie wytwórnia, a więc przestrzeń trochę większa, ale wciąż nie ogromna, także jak najbardziej możliwość spotkania jest. Bezpośrednio nawiązać relacje i spotkać się, rzeczywiście realnie się spotkać, że ludzie mogą ze sobą porozmawiać, coraz mniej jest takich miejsc, takich wydarzeń, w których na spokojnie możemy się nie śpieszyć, nikt nas nie wyrzuci, tylko możemy sobie posiedzieć i pogadać o dziwnych pomysłach na miasto. To jest tak, świetne. No i mamy nadzieję, że również ci autorzy projektów mogą w ten sposób znaleźć osoby, które chciałyby zaangażować się w te pomysły. Wydaje mi się, że dobrze by było słuchaczom przybliżyć, jakie się projekty pojawiły do tej pory. Nie tylko zwycięskie, ale jakbyś był nam w stanie kilka słów powiedzieć o tych, które też były prezentowane. Myślę, że to fajnie też zaprezentuje, kto się pojawia na takich zupach. Jasne. A do tej pory na tych 2 edycjach prezentowane były 3 projekty typu warsztatowego. Były to warsztaty animacji, a warsztaty haftu
oraz tańca tradycyjnego i folkowego. Były też dwa festiwale. Festiwal Otwarte Mieszkania, który wygrał w drugiej edycji, i Festiwal Lava, festiwal filmów awangardowych. Oprócz tego był projekt zrobienia takiego pikniku społecznego w Nowej Hucie oraz projekt odnowienia małego skweru na Zabłociu, czyli inicjatywa Na Rogu Dekerta, która zwyciężyła w pierwszej edycji. No, mam nadzieję, że słuchacze poza rządem kojarzą te inicjatywy, bo Na Rogu Dekerta było głośno o tej inicjatywie. Nawet tutaj mieliśmy, też zapraszaliśmy do wspierania. Otwarte mieszkania to też jest świetny festiwal, więc super sprawa. Ja już nie mogę doczekać, co będzie na najbliższej zupie, która będzie dokładnie 15 marca. I czy należy się jakoś zgłosić, zapisać jako uczestnik zupy? Nie, absolutnie. Można przyjść całkowicie z ulicy, przydałoby się mieć parę groszy w kieszeni. To jest dobra uwaga i być głodnym. A wytwórnia gdzie się mieści? Wytwórnia się mieści na Zabłociu, niedaleko Mocaku. Łatwo trafić. To jest dokładnie ten sam kompleks budynków, tylko trzeba wejść z drugiej strony niż do muzeum. I tam jest przestrzeń troszkę większa niż w ambasadzie. Taki spory pokój, to jest budynek taki postindustrialny, więc wysoki sufit, duże okna, będzie przyjemnie. I jeszcze o której godzinie? Około godziny 18. Zaczynamy. I mówiłeś, że okolicy 3 godzin. Tak. To tyle o zupie, a teraz was zostawimy z utworami I Still the Heather Row Folk.